Witajcie. Zgodnie z obietnicą wybieramy dzisiaj drona dla początkujących i ważne zastrzeżenie. Nie będziemy wybierać konkretnego modelu, ale postaram się tak Wam przedstawić, jakie rzeczy powinniście wziąć pod uwagę, że nie będziecie mieli żadnego problemu, żeby sobie takiego wybrać. W związku z tym zaczynamy. Powiem o 15 cechach, które musicie wziąć pod uwagę przy wyborze drona. Myślę, że jest to sporo. Część będzie ważna, część mniej ważna. Więc zaczynajmy. Pierwsza rzecz. Dron dla początkującego to powinien być dron do 250 zł. Dlaczego tak? Ponieważ, wbrew obiegowym opiniom, drony same nie latają. To jest statek powietrzny, mniej lub bardziej. Możemy sobie mówić, że zabaweczka. Ale poruszanie drona w czterech kierunkach i wysokość zawsze będzie stanowiło problem. Dodatkowo mamy jeszcze przód i tył drona, co nam może powodować pewne perturbacje. W związku z tym, ponieważ będziemy go rozbijać, rozwalać, wkręcać w trawę, śmigła, łamać i zajeżdżać baterie, proponuję drona do 250 zł. Jest to dosyć sensowna cena, za to możemy kupić każdego, którego tu widzicie i jeszcze dziesiątki innych. Więc będzie w czym wybierać. Druga najważniejsza rzecz. Gdzie będziemy latać? Takiego drona wybierzmy. Właściwie możemy powiedzieć, że mamy cztery kategorie, w tej cenie oczywiście, cztery kategorie wielkości. Dron największy typu Syma X5, występująca w wersjach HW, SW, UW, UC i tak dalej, o których powiem może później, czym one się różnią. Jest to dron o wielkości 22 cm. Wielkość dronów podaje się, tak żeby powiedzieć profesjonalnie, między przeciwległymi osiami śmigieł. W tym wypadku, nie będę teraz tego mierzył, ale możemy zmierzyć jak chcecie. Mamy tutaj około 22 cm. Pi razy oko, nie będzie nikt z tego strzelał. Dla, że tak powiem, ułatwienia powiem, że drony wyścigowe mają 25 cm. Czyli to już jest całkiem solidna wielkość, przy czym trzeba pamiętać, że na przykład Syma X8 czy Phantom są dronami powyżej kilograma i to już są naprawdę ciężkie drony. Wszystkie tutaj drony spełniają wymóg 600 gram. To też ma znaczenie, jeśli chodzi o przepisy, ale o przepisach to być może innym razem. Drugą wielkością drona, taką bardzo spotykaną dla początkujących, jest dron o połowę mniejszy, czyli w granicach 12-11 cm. Takim jest na przykład Parrot Airborne lub ten na przykład Go Clever Skyfighter, który sprzedawany jest w zestawach po dwa, ponieważ one mają funkcję pseudowalki ze sobą. Są to już całkiem spore drony i o ile Syma nadaje się tylko do latania na dworze przy delikatnym wietrze, to o tyle te mniejsze drony przy bezwiecznej pogodzie owszem, natomiast ogólnie mogłyby latać w domu, przy czym trzeba mieć pokój, w którym nie ma rzeczy, które wystają i które można zrzucić, ponieważ prędkość tego drona i jego masa, to już jest 60-80 gram, więc to już jest całkiem sporo, potrafi zrzucić szklankę ze stołu bez żadnego problemu. Tak? Czyli uderzając bokiem potrafi już taką szklankę zrzucić. Więc i tym podobne przedmioty, więc może już narobić lekkich strat. Trzecią wielkością dronów są drony ewidentnie do latania po domu, mieszkaniu. Są to drony tego typu, czyli na przykład Syma X20. To nie przywiązujcie się do modelu. Chodzi głównie o to, że rozpiętość między śmigłami w tym wypadku możemy sobie znowu zmierzyć, ale wynosi, jak strzelam, 7-8 cm. I jest to dron, który idealnie nadaje się do domu, bo nie jest na tyle mały, że będziemy mieli problem z odległości 10 metrów, czy nawet 5, gdzie ma przód, gdzie ma tył. Ale jest już na tyle duży, że pewne prawa fizyki na nim działają dużo lepiej. Na przykład efekt przypowierzchniowy i efekt zassania do sufitu bardzo fajnie na nim zaobserwujecie. A to jest rzecz, która bardzo będzie przeszkadzała w domu, natomiast na pewno pozwoli latać całkiem fajnie. I ostatnią kategorią są drony, tak zwane nanodrony, czyli o rozpiętości między śmigłami poniżej 5 cm. Jest to taka dosyć zaawansowana Ishin E10WD. Ma już kamerę, ma transmisję po Wi-Fi, o czym będzie innym razem. I na przykład tego typu jak FQ777-124. Zaraz obecnie można go kupić również w wersji Plus i w wersji C z kamerą. Również malutki nanodronik, bardzo sympatyczny. W tym wypadku schowany jest niemal w aparaturce. Również jest fajny, nadaje się do
zabawy bardzo, bardzo sympatycznie. To jeśli idzie o wielkość dronów. Następną cechą, o której chcę powiedzieć, jest składanie ramion. Niektóre drony mają składane ramiona i składane śmigło. To na pewno się przydaje w momencie, kiedy chcemy powietrze drona przenieść, ponieważ tego typu drona no, ciężko byłoby schować w kieszeń, ponieważ ma dużo wystających elementów. No, ciężko go pakować, z kolei no, nikt nie będzie kupował opakowania i nosił go w pudełku, bo to bez sensu. Natomiast tego typu drony, jak na przykład JJRC Elfie, ma rozkładane ramiona i standardowe łopaty śmigieł. Natomiast jeszcze ciekawszym przypadkiem jest dron nieco mniejszy. Ishin E55, z tego co pamiętam, ale akurat w tym wypadku jest sprzedawany jako FQ17W, czyli w tym wypadku W oznacza sterowanie przez smartfona, ale jest do niego też dołączana aparatura. I tutaj akurat nie tylko są składane ramiona, ale również osobne łopaty. W momencie uderzenia o ścianę ramię się składa, a w momencie uderzenia śmigłem również śmigło się składa. Teoretycznie powinien być trwalszy. W wypadku awarii nie musimy wymieniać śmigła, możemy wymienić jedną łopatę. Z reguły w zestawie dostajemy łopaty lub śmigła zapasowe, ale możemy też je dokupić. Także jest to ciekawa propozycja. Po złożeniu oczywiście wejdzie nam bez problemu do kieszeni spodni, przednich czy tylnych, do torebki lub gdziekolwiek indziej będziemy sobie chcieli. Możemy go ze sobą zabrać i to jest jedna z cech, która możecie wziąć pod uwagę. Oczywiście składane drony z reguły tego typu będą droższe. W wypadku funkcjonalności, że chcielibyście mieć wygodnie, no to wchodzi w grę, lub po prostu nanodron pakowany w aparaturę też jest jakimś wyjściem, jeśli chodzi o wygodę użytkowania. Aparatura. Aparatury mogą być pełnowymiarowe niemalże, czyli wygodne takie jak pady do konsoli. W tym wypadku mamy od tej dużej Symy, ale na przykład podobny pad sprzedawany jest do Symy X21. To jest X20, ale X21 jest nieco większa, ale ma niemal identyczny pad. Co ciekawe, ten pad od Symy, to też jest dosyć ciekawe zjawisko, pasuje do tego drona, mimo że ten dron jest sprzedawany zupełnie innym padem. Także czasami, jeżeli produkt jest tej samej firmy, to często pady nawzajem do siebie pasują. Jest to fajna cecha. Natomiast tymi małymi dronikami sprzedawane są np. Cheerson czy ten Ishin E10, są sprzedawane z reguły z takimi padami, takimi charakterystycznymi. Ktoś powiedział, że to przypomina pieska, no trzeba mieć niezłą fantazję. No, wygląda plastikowo i zabawkowo, ale spełnia swoją funkcję. Mamy tu funkcję trymerów i mamy tu funkcję na lewej gałce z reguły występuje Mode 2, czyli zwiększenie mocy silników, zmniejszenie mocy silników, obrót wokół osi własnej, czyli w ten sposób. Natomiast na drugiej gałce mamy poruszanie się lewo, prawo, przód, tył. I to jest tak zwany Mode 2 i z reguły większość urządzeń w tym systemie jest sprzedawana. Modelarze lotniczy, a szczególnie piloci, często mają zamienione te gałki, czyli w prawej gałce mają pochylenie, lot do góry, przechylanie lewo, prawo, a tutaj mają pozostałe kierunki, ale przeważnie w wypadku dronów jest Mode 2, czyli tu jest zwiększanie mocy do góry, do dołu i obracanie się wokół osi, a tu są kierunki. Aparatura oczywiście specyficzna, to jest też aparatura tego typu, czyli aparatura, w którą wkłada się drona. Przez to ona nie jest taka malutka, rozstaw gałek jest tutaj nieco większy, przez to, że dron jest w środku, więc pewnie nieco wygodniej się działa. Najważniejszą cechą aparatury jest oczywiście długość gałek. Czym dłuższa gałka, tym precyzyjniejsze sterowanie. I jeszcze jedna rzecz, która związana jest z funkcją Altitude Mode, o której powiem nieco później, jest centrowanie gałek. Jeżeli lewa gałka od obrotów silnika się centruje po puszczeniu, z reguły dron ma funkcjonalność zawisu automatycznego, czyli po puszczeniu wszystkich gałek dron zawisa na określonej wysokości, na tej, na której ostatnio był. W przeciwnym wypadku z reguły ta gałka jest po prostu przesuwana góra-dół i w spoczynkowej pozycji jest w pozycji dolnej. To by było tyle, jeśli chodzi o aparaturę. A, no jeszcze nie powiedziałem o najważniejszej rzeczy. Jeszcze występuje coś takiego jak aparatura, która jest zbudowana w smartfona, czyli sterowanie odbywa się smartfonem. Z reguły do każdego drona jest osobna aplikacja, każda firma ma swoją aplikację. Aparatura taka wygląda w ten sposób. Czyli mamy tutaj gałki na ekranie,
które pozwalają sterować drona, plus dodatkowe funkcjonalności związane z danym dronem. No w tym wypadku mamy tutaj na przykład funkcję autostartu, autolandu. W tle możemy mieć podgląd obrazu, jeżeli dron jest wyposażony w kamerę obsługiwaną po Wi-Fi, ale o tej funkcji może innym razem. Także właściwie to mamy trzy typy aparatur, czyli te, które są w telefonie, te, które są takie małe, zabawkowe, pełno takie wymiarowe, czyli w sumie najbardziej optymalne do nauki, ale w sumie niekonieczne, bo na tych małych też się fajnie uczy. No i oczywiście trzeci typ aparatury to jest taka aparatura, w której w środku się mieści nanodron i też jest całkiem fajna, jest jednocześnie pełni funkcję ładowarki. To by było tyle, jeśli chodzi o aparatury. Kolejną funkcją jest kwestia części zamiennych i wymiennych baterii. Jeżeli chcecie kupić drona, to radzę wpisać jego nazwę, na przykład na portalu typu Banggood, Gearbest, Geekbuying i innych, TomTop na przykład, wpisać nazwę drona i zobaczyć, czy do drona są dostępne części zamienne. Najważniejsze części, jakie będziecie potrzebować i być może będziecie musieli zamawiać, to są części postaci. Silniki, ponieważ są to silniki szczotkowe, ich trwałość, o tym mało kto wie i mało kto mówi przy sprzedawaniu, wynosi około 10 godzin. 15. Jeżeli będziecie się dobrze rozbijać, to może być i dwie. Więc musicie o tym pamiętać. Silniki szczotkowe nie są silnikami trwałymi, więc jeżeli kupujecie takiego drona, warto by było, żeby takie silniki były dostępne. W większości przypadków są. W wypadku na przykład całej tej rodziny nanodronów z reguły jest to jeden i ten sam silnik, pasujący do wszystkich modeli razem wziętych. Mamy oczywiście silniki w poszczególnych kategoriach. Ich cechą charakterystyczną jest długość, czyli wysokość samego tego korpusu silnika i szerokość piasty, na którą nakłada się śmigło. Silniki w dronach, bo o tym nie mówiłem, mogą być lewe albo prawe. Jak to działa? Właściwie to nie tyle lewe, co prawe, co zgodnie ze wskazówkami zegara lub przeciwnie do wskazówek zegara. Dlaczego? Dlatego, żeby dron latał, śmigła muszą się obracać do środka. Czyli to śmigło obraca się w tą stronę, to widać po łopatkach. To też często zdarzały się takie przypadki, że ludzie zmieniali śmigła i mówili: no dron mi nie lata, zepsuli mi dron! Bo założyli odwrotnie śmigło. Ta krawędź śmigła, która naciera, musi być wyżej niż ta krawędź, która spada. To ten silnik kręci się w tą stronę, ten kręci się w tą stronę, czyli zgodnie ze wskazówkami zegara, ten przeciwnie. Po tej stronie jest ten kręci się do środka, czyli zgodnie ze wskazówkami zegara, a ten kręci się przeciwnie do wskazówek zegara. W związku z tym mamy silniki CW, czyli tak powiem, kierunek zegara, i CCW, czyli przeciwny kierunek zegara. Tak naprawdę w silnikach szczotkowych często wystarczy zamienić kabelki. Plus minusem będzie się kręcił w drugą stronę, natomiast warto już, jak kupujecie, to kupić w odpowiednią stronę. I z tym wiąże się jeszcze kolejna rzecz. Baterie. Baterie mamy trzy rodzaje, właściwie trzy możliwości. Mamy baterie typu firmowego, które są w kształcie, jak sobie firma wymyśliła, i możemy je kupić jako zamienniki lub jako, no, jako zamienniki lub jako oryginały. W tym wypadku jest to po prostu wsuwany niemal jak telefoniczna bateria parota. W wypadku na przykład tej Symy, o ile wcześniejsze modele X5 były sprzedawane z bateriami na takich kabelkach, czyli jest to drugi typ baterii, czyli baterie takie normalne z określonym złączem. Wtedy jakby wybór ich jest większy, one z reguły są tańsze, natomiast wiążą się z nimi pewne upierdliwości. Na przykład taką baterię, żeby naładować, to musimy wyjąć z tego drona, czyli otworzyć klapkę, odpiąć tą baterię tutaj z tego złącza. Ono jest upierdliwe akurat w tym dronie dramatycznie i ciężko byłoby tu włożyć, tu jest złącze. I naprawdę, żeby to włożyć, to trzeba się trochę nasiłować, czyli trzeba wyjąć baterię, odpiąć, naładować, włożyć, zamknąć. I nawet jeżeli mamy dwie takie baterie, to i tak całą tę operację musimy powtórzyć co 5 minut, ponieważ drony latają około 5 do 7 minut, przynajmniej w tej klasie cenowej. W związku z tym lepszym rozwiązaniem są firmowe baterie, ale za nie będziemy musieli więcej zapłacić z reguły, bo ktoś musiał opracować plastik pasujący do tego drona. Jeżeli dron jest popularny, to Chińczycy dosyć szybko potrafią zwykłe ogniwo złącze i poskręcać i sprzedawać to niezależnie od producenta, czyli zrobić tak zwany zamiennik. O tyle przy mniej popularnych dronach będzie to trudno. Na przykład nie widziałem zamienników baterii parota. Pewnie są, ale ja nie widziałem. Spotykanych w handlu, a taka bateria kosztuje trochę więcej niż
niż coś takiego, tak? W związku z tym, tym musimy się niestety liczyć. Często tego typu rozwiązania są objęte patentem, więc teoretycznie zrobienie zamiennika też może naruszać patent lub wymaga wykupienia licencji. Większość producentów idzie w tą stronę, nawet ten mały Ishin, o ile kiedyś miały te baterie tego typu, czyli miały tutaj, albo były zabudowane jak w tym maluchu, teraz go pokażę. W tym maluchu bateria jest zabudowana tutaj, jest to po prostu połowa jeszcze mniejsza niż ta. Ona jest włożona tutaj, przypięta na stałe do płyty i to jest zamknięte w obudowie. Teoretycznie po otworzeniu obudowy być może dałoby się tą baterię wymienić, gdyby padła, no ale natomiast w codziennej pracy nie jest wymieniana. W Ishinie wymyślono to nieco inaczej, czyli zapakowano dokładnie tą samą baterię w takie plastikowe ustrojstwo i jest na firmowe, że tak powiem, zapięcie, więc dzięki temu możemy taką bateryjkę sobie dokupić i bez problemu cyk, cyk i na przykład kupić sobie 2-5 minut lotu, wysuwam cyk, wsuwam drugą naładowaną i nie ma problemu. Tutaj, żeby ją naładować, potrzebna byłaby zewnętrzna ładowarka. W zestawie jej nie dostajemy. Być może jest do kupienia, natomiast oczywiście każdą tą baterię możemy zawsze wsunąć i ładować bezpośrednio w dronie, ponieważ dron posiada gniazdo ładowania. Gniazdo ładowania znajduje się tutaj z boczku, takie malutkie. Posiada też włącznik. O, to też ciekawostka. Nie wszystkie drony posiadają włączniki. Czasami po spięciu baterii dron już działa i nie da się nic z tym zrobić, więc żeby go włączyć, trzeba go rozpiąć. Takim przykładem jest właśnie ten dron. Tutaj sobie przeciągnąłem, zrobiłem dziury w tym, no przecież otwieranie tego to jest jakaś masakra. W związku z tym spinam sobie na zewnątrz i rozpinam i ładuję też bez otwierania tej klapki, bo dostałem po prostu białej gorączki, gdy musiałbym to za każdym razem, a to jest taki plastik, że to się po prostu łamie i rozpada. W związku z tym mamy trzy wyjścia. Albo firmowe rozwiązanie jest najfajniejsze, bo tak jak w wypadku tej Symy, gdzie jeszcze można dokupić zewnętrzną ładowarkę, gdzie można wkładać tę baterię w zewnętrzną ładowarkę i na przykład ładować trzy razy i potem sobie tylko robimy sobie tylko tak, cyk i latamy. No to teraz musimy za to więcej zapłacić. Drugie rozwiązanie to jest bateria na stałe, tak jak tutaj, czyli ładujemy bezpośrednio drona, no w wypadku, gdy nam się bateria po prostu wyeksploatuje, no to będziemy musieli go rozkręcić i być może uda się wymienić, bo ta pewnie w środku jest normalnie takie ogniwo jak to, tylko na stałe zamocowane. Tu mamy o tyle fajnie, że mamy na przykład port micro USB, więc to już w ogóle się fajnie ładuje, bo każdą ładowarką od telefonu możemy tego drona naładować. No ale to ryzyko, że jak się nam skończy bateria po iluś tam lotach, no to niestety. No i trzecią opcją są wymienne baterie tego typu ze standardowymi złączami, które możemy dokupić niezależnie od firmy. Musimy mieć tylko pamiętać o wielkości i typie złącza. To by było na tyle w pierwszej części. Wyczerpaliśmy połowę tematów. Myślę, że w drugiej części będziemy zajmować się resztą, a zostało nam jeszcze dużo ciekawych rzeczy, jak na przykład, czy wybieramy drona z funkcją Headless Mode, czyli pozbawiony głowy, bo jak wiecie, dron ma przód i tył, mimo że jest symetryczny. I tak naprawdę, czy on lata w lewo, czy w prawo, nie ma większego znaczenia, bo reguluje się to obrotami śmigieł. O tyle w sterowaniu i w funkcji Headless Mode jest to dosyć istotne, ale o tym w następnej części. Zajmiemy się też funkcją Return to Home, czyli powrót do domu, funkcją utrzymywania wysokości, czy warto taki dron kupić, który sam utrzymuje wysokość i czy to jest ważna rzecz. Funkcją autolandu oraz kamerą i sterowaniem z widoku z pierwszej osoby. No w tym widoku z pierwszej osoby to będzie istotne, bo myślę, że bardzo wielu osób to interesuje i myślę, dodaje to dużo jej frajdy, gdy możemy obserwować lot drona tak, jakbyśmy byli na jego pokładzie. Ale o tym w drugiej części zapraszam, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania co do dronów, co do wyboru, to dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w drugiej części.